Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Beetlejuice. Zapraszam do oglądania. What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. Miano legendy internetu w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, patrząc na jego bogatą historię, to zdecydowanie za mało, ponieważ popularność i uznanie wśród ludzi posiadał już wtedy, kiedy internet ledwo raczkował. Beetlejuice, amerykański komik, aktor, czy jak to jeszcze woli, także zapaśnik, matematyk i urodzony dyplomata. You're gonna be shocked by this. President Obama is on the phone and he wants to say something to you. Okay, let him say. Let's let him say. But please call him Mr. President. Materiały z nim związane na YouTube sięgają nawet 10 milionów wyświetleń. Jednak w ostatnim czasie na TikToku jego postać otrzymała drugie życie. Niektóre filmiki z nim związane przekraczają 10 milionów wyświetleń. W dodatku pojawił się także trend, który przedstawia naszego bohatera w różnych wstydliwych bądź podejrzanych sytuacjach, w których miałby być przyłapany. Po zapytaniu go, co robi, nonszalancko odpowiada. Więc jak widzicie, mamy do czynienia z naprawdę wyjątkową postacią. Pozwólcie, że przybliżę wam trochę bliżej jego postać. Tak więc, kim jest Beetlejuice? Nasz bohater w rzeczywistości nazywa się Lester Green. Urodził się 2 czerwca 1968 roku w Brown Mills w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, czyli aktualnie ma 54 lata. Jest znany pod pseudonimem Beetlejuice lub Beetle. Jest aktorem, komikiem i ogólnie znaną osobowością radiową i telewizyjną. Jego specyficzny wygląd spowodowany jest chorobą o nazwie mikrocefalia. Choroba ta charakteryzuje się nienaturalnie małymi wymiarami czaszki, przez co często również mózg pozostaje słabo rozwinięty. Podobny przypadek można zaobserwować w przypadku omawianych jakiś czas temu Aydar Ali. Warto również dodać, że również jest niskiego wzrostu, a mierzy on dokładnie 130 cm. Wszystko zaczęło się, kiedy nasz bohater w barze spotkał niejakiego Shona Rooneya. Panowie świetnie się dogadali, ponieważ jak się okazało, jegomość ten w tamtym czasie posiadał firmę odrzucania osobami niskorosłymi. Być może teraz brzmi to trochę abstrakcyjnie, jednak wtedy było to w miarę popularne zjawisko. Przykładowo była to atrakcja w niektórych pubach. Tak więc scena, która pojawiała się w Wilku z Wall Street, także nie była przypadkowa. Ale wracając do tematu, dostrzegł on w naszym bohaterze naprawdę duży potencjał i postanowił zostać jego menadżerem, co w przyszłym czasie otworzyło mu furtkę na świat. W 1999 roku pojawił się po raz pierwszy w The Howard Stern Show wraz ze swoim menadżerem i kolegą z branży. Pojawili się tam, aby promować wcześniej wspomniany biznes. Nasz bohater wywarł ogromne wrażenie na głównym prowadzącym, Howardzie Sternie, dzięki czemu był w przyszłości bardzo częstym gościem tego programu. Przy okazji, w ramach ciekawostki, to właśnie z tego programu dowiadujemy się, że jego pseudonim nawiązuje do filmu o tej samej nazwie, Beetlejuice z 1988 roku. Program ten okazał się trampoliną dla jego popularności, a jego ikoniczne w nim występy, takie jak test IQ czy bitwa na rozum, stały się w przyszłości częścią internetowej popkultury. Te występy, jak i wiele innych, sprawiły, że Beetlejuice stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych stałych bywalców tego programu, a i jego obecność w show biznesie nie została przeoczona, bo chętnie podejmowano z nim różne współprace, nawet mimo jego przypadłości także w sportach walki. Początek drugiego tysiąclecia był dla naszego bohatera naprawdę aktywnym czasem, i to dosłownie. Na wstępie warto powiedzieć, że zaliczył występy w słynnym World Championship Wrestling, czyli ówcześnie w jednej z największych federacji wrestlingowych na świecie. Bardzo ważną częścią zmagań wrestlingowych jest tworzenie show, a w tym aspekcie nasz bohater jest prawdziwym specjalistą, co jak najbardziej potwierdził swoimi występami. Swoich sił już nieco bardziej poważnie spróbował w boksie. Mimo że Beetlejuice nie miał wcześniej doświadczenia w boksie, jego charakterystyczna postać i popularność sprawiły, że wiele osób chciało obejrzeć jego walki. Na YouTube możemy obejrzeć jego dwie walki. Jedną co prawda przegrał, ale za to miał bardzo efektowne wejście. Drugą z kolei wygrał w pięknym stylu. Choć jego kariera bokserska była krótka i niewiele miała wspólnego z profesjonalnym boksem, to przyciągnęła ona sporo uwagi i stała się jednym z wielu kuriozów związanych z życiem i karierą Beetlejuice'a. Nasz bohater zyskał naprawdę sporą popularność i przez długi czas nie brakowało go w filmach i programach. Przykładowo mogliście zobaczyć go w Strasznym Filmie 2. W 2009 roku doczekał się nawet własnego 5-odcinkowego reality show. Przy okazji możemy również ujrzeć jego nowego menadżera, Roberta Rooneya, czyli brata Shona Rooneya. Robert objął funkcję menadżera naszego bohatera po śmierci brata w 2008 roku. Można uznać, że w drugim dziesięcioleciu XXI wieku był trochę mniej aktywny niż w tym pierwszym dziesięcioleciu, ale za to znacznie bardziej zyskał w internecie jako mem. A to wszystko za sprawą tego,
tego zdjęcia, które opublikował w drugiej połowie 2016 roku na Instagramie, które było źródłem wielu memów w najbliższych latach, których oczywiście nie zabrakło również w Polsce. Następnie po ponad 5 latach przerwy pod koniec 2021 roku nasz bohater wystąpił ponownie w programie Howarda Sterna, gdzie jak widać wciąż sobie świetnie radzi w życiu i wciąż potrafi zaskakiwać. Pytany o to, ile ma teraz lat, oznajmił, że ma 80 lat. Ponownie głośno zrobiło się o naszym bohaterze teraz, no i ogólnie przez ostatnie miesiące na TikToku, przez wcześniej wspomniany viral. Opowiedzmy sobie trochę o tym, jak do tego doszło. Trzeba przyznać, że Beetlejuice ma menadżera fachowca, bo to właśnie za jego sprawą stał się viralem. Nagrał on w pokoju hotelowym rozmowę z naszym dzisiejszym bohaterem na temat jego kariery i dlaczego nie przebywa już z ludźmi, których kiedyś znał z świata boksu. I nagle w środku filmiku jego menadżer pyta: What are you doing? What are you doing? Me? Just hanging around. Fighting and stuff? Sending out like I always does. You retired? Filmik ten także pojawił się w grudniu w 2021 roku i dopiero pół roku później zaczął pojawiać się na TikToku. Jednak filmik zaczął się rozprzestrzeniać w formie, jaką znamy teraz, 3 kwietnia tego roku, kiedy jeden z użytkowników zaproponował, aby stworzyć z tego fragmentu dźwięk. Resztę historii już chyba znamy wszyscy. Mimo wielkich trudności, jakie otrzymał od losu, miał naprawdę wyjątkową karierę i zyskał miliony fanów na całym świecie. Idealnie obrazuje to słowa, że w życiu wszystko jest możliwe. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to zachęcam do skontaktowania się z DateRoxem i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.